witamy Was bardzo serdecznie. Dzisiaj zwiedzimy opuszczone stanowisko dowodzenia. Dokładnie. I dzisiaj gościnnie jest, jak i na zawsze pewnie pozostanie, Mister Diablo. Bez wstępnego ględzenia zapraszam Was do urbexowania z nami. Tutaj jest pierwsza część budynku, ale nic tutaj nie ma, dlatego pójdziemy dalej. Tam, jak widzicie... Jak widzicie tutaj, gdzie mamy teraz... Tam mamy ciężarówkę. Ciężarówka. Jeszcze stara. A właściwie to chyba był bardziej taki wagon niż... No, chyba tak, chyba tak. O, tutaj mamy ten budyneczek, który prowadzi do to, co jest najważniejsze w tym odcinku, do podziemi. Więc widzimy się już w środku. No spore jest, nie powiem. Ale tutaj nie ma. O, ciekawe co to było. Jak sądzisz? Nie, może jakieś garderoba. No. Gruzowisko. Spójrzcie, tu mamy szafki. O, kącik gospodarczy. Nawet żarówka. Dobre jest to, że to jest teren wojskowy. Chociaż żule i tak tu pewnie przesiadywali. Dlatego nie mam wątpliwości. U, spójrzcie. Tutaj mamy znaczek NATO. Czyli pewnie ten obiekt przystąpił do NATO. Do NATO, przepraszam. Co można rozpoznać po tym znaku. Może tutaj też kiedyś były takie krzesła i tutaj dowodzili. Widzisz? Mhm. Patrz na to. Patrz, tutaj były jakieś haki. Spróbujmy zobaczyć. Droga ewakuacyjna. Czyli to pewnie do wyjścia prowadziło. Ale zasypane te wejście. Patrz, tutaj było masywne drzwi. Co widać? Tam jest wyjście, widzisz? Aha. Echo się roznosi, a tutaj takie metalowe części, tutaj już tyngu pada. Ciekawe, znaczy tutaj było pewnie, tu była półka, tutaj druga, tak, tu była półka i tutaj coś przetrzymywam. O kurde, pa, nie to też, nad tobą. Jeden tylko. Nie świeć na niego, bo się obudzi. Dobra, chodźmy. Oni tutaj zimują. Następne zapisy, ale serio, mega grube, bardzo grube, możliwe, że na szerokość tego całego, cholernie. Patrz, trzy zawiasy i następne, to na pewno cię uchroni przed atakiem nuklearnym. O. Poczekaj, daj mi na chwilę tą atakę, tutaj jest.
jakiegoś daleko. Już chwila. Jezus, jak się wystraszyłem, myślałem, że jaki gigant się utopisz. A tutaj mamy ubikację. Kurde. To idzie jeszcze niżej. To idzie jeszcze niżej. Tak. Kurczę, można się tutaj zgubić. Bez dwóch znań. Magazyn żywnościowy. To taki, to był tutaj taki schron. Czyli tutaj przetrzymywano jedzonko. Palenie wzbronione. No. Powiem wam, że mam skorupę. Zobaczcie. To były rury wentylacyjne. Przetrwałbyś tutaj. A tutaj pomagają nas przy wyjściu strzałeczki pokazujące wyjście. Tak. Już chwila. A tutaj... Tutaj jest ten. Specjalne siatki, żeby nie było echa. Bo jak słyszycie, nie ma echa. Taki zagłuszacz. Ciekawe, czy to miało jakiś sens. Myślę, że... Tak, i te gąbki niwelują. Myślę, że tutaj też przetrzymywali jedzenie. Tutaj mamy nawet takie... Dobra, chodź dalej. A tutaj też. Tak, tu były magazyny. Może niekoniecznie jedzenia. Mogli tutaj przetrzymywać na przykład amunicję. O, i teraz widać lepiej, zobacz. Teraz mogę sobie nagrywać. O. Zobaczcie. Dobra, chodźmy tutaj. Ej, chodź. Wszędzie wentylacja idzie. Czyli jakby było wszystko pozamykane, a na dworze byłoby skażone, to mogliby oddychać. Tutaj było pewne główne stanowisko dowodzenia. Nie, myślę, że to było tutaj. Tu były chyba łóżka. No. Może tutaj ten. Czyli tutaj może spali, czyli tutaj był... Może, nie, to chyba półki były. Ciekawe, czy zejdziemy na dół. Chyba zejdziemy na dół. Tamte schody prowadzą pewnie na ten dół. Tutaj też nie ma echa. Wszędzie są te zagłuszacze, jeśli można to tak nazwać. Nic się robi. Naprawdę fajnie. Przyznam się szczerze, pierwszy raz jestem. Bez tych strzelek byłoby ciężko. Tutaj. Tutaj już jest echo. Tu już jest echo. To były półki. Czyli tutaj też pewnie było do. Taki magazyn. Chodź tutaj. Tutaj też magazyn. O, tutaj jest jakby główna. Najwięcej tych wentylacji. No. Zobaczcie to. No to jest chyba ten, oni na tym spali. Myślę. No. Zobaczcie materiał. Zdaje się. Ale zobaczcie to. Po prostu. Radziłbym ci dwoma rękoma trzymać, bo ci się trochę rusza. I staraj się powoli to robić. Wow. O kurczę.
O kurczę. To nie jest ten? No. Bo tutaj też drzwi. Patrz tu, no nie, też na trzy. Ciekawe, tutaj może ten. Tutaj myślę, że nie chcę się mylić, ale może tutaj był taki piec do ogrzewania. Tylko, że wentylacji nie ma. Chociaż nie, tam jest. Nie, tam nic nie ma. Nie, nie ma nic. I chociaż, i spójrz. Spójrzcie, nie wiem czy wy to widzicie, ale tam są takie, jakby takie, w cudzysłowie, talerze. Ciekawie to wygląda, ciekawie. To na pewno to do czegoś super. Tak, tutaj. Jakby główny takie punkt kumulicy. Taki. Wszystko w ulicach, ale zobaczcie, w jakim już to jest stanie. Prawie, że opłakany, ja jest naruszony, ale opłakany. O, tu, patrz, spójrz. O, zobaczcie tę maszynę. Powiem wam szczerze, że jak to zrobili, to nie ma nic takiego, to ja wam powiem, że to jest naprawdę bardzo, bardzo dobrej tej. I świeci mi się? Miga? Tak, świeci. Okej. Spójrz. Jakiś. Co to jest? To wygląda nieco jak żwirek. Spójrz. Dziwne. Nie mam pojęcia, co to mogło być. To jest są. Ale to jest trochę jak wapń. Zapachu to jest bezwątne. Myślę, że to było od rur, żeby wiesz. Takie jakby. Dobra, chodźmy dalej. Nie ma co się zatrzymywać. Świecenie jest tutaj. Dużo. Tak. Kurczę. Teraz chyba się zgubiłem. Bo nie wiem, od czego my zaczęliśmy. Czy my tutaj byliśmy? Chyba tak, tu byliśmy. Nie, myślę, że chyba trzeba zejść. Tak, patrz. Nie wiem, trzeba iść za strzałkami. Nie? A nie, tutaj jest chyba wyjście. Tak. Tak, to jest tu, mówię ci. To są te drzwi, nie? Dobra. To czyli wiemy, gdzie jesteśmy. Ale zobaczcie, zwróćcie uwagę na te zawiasy. Powinni coś tym zrobić. Mi się tak leżało, ale w sumie możemy to wam pokazać, jak wygląda to. Dobra. Czas zejść. Dobra, chodź. Chodź. O. Zacznijmy od lewej strony. Tutaj jak zawsze na tych schodach taki kantorek. Wait. Co? Czyli ziomkowi wysyłam. Bo ja nawet tu nie ma zasięgu. No w sumie. Nie
jest prosto? Jest. Tutaj półeczka była. Tablica. A czy tutaj nie jest... Nie, myślałem, czy to nie jest na przybicie różnych takich tych... Kuchnie, kuchnie, kuchnie. O, a tutaj mamy wodę. Wodę, która pewnie zostanie tutaj już do końca. A patrzcie, tutaj były szyny. Raz, dwa, trzy. A tylko tutaj. Otwór montażowy. Otwór montażowy. Patrzcie, tam była drabina. To szło jeszcze niżej. Wow, ale z dołu to dopiero robi wrażenie. To jest największe. Hala. I właśnie tu jesteśmy, gdzie byliśmy. I zawsze. Tak, wiem, widzę, widzę. Nie, to były jednak półki. Wiem. Myślę, że tutaj były półki. O, tu mamy też zagłuszacze. Nie, tutaj były same półki. Widzisz? Następne zagłuszacze, czyli ta kapianka. Ale posłuchaj. Słyszysz to? Kompletna cisza. O, nie wiem, czy widzicie, tu pisze Polska Spółdzielnia Zewnętrzna. A tutaj Polska Spółdzielnia Wewnętrzna. A no, tak, przepraszam. Polska Współdziałania. Nie. Polskie Współdziałania Zewnętrzne, a tutaj Polskie Współdziałania Wewnętrzne. No to czyli myślę, że tutaj właśnie dowodzili. Może tu były takie jeden wielki stolik. Możliwe, możliwe. Nie, patrz, teraz już sobie to przypomniałem. Stanę. Nie, ale spójrz. Widzicie? Możliwe, że tutaj siedzieli też. Coś jak w stylu takiego sejmu. Zauważ, to się to przypomina. To było całe od takich drewnianych półek. Tak. Tylko trochę jest to dziwne. Te półki. Bo tutaj w ogóle się nie dostaje te... Woda. H2O. O, patrz, spójrz. Tutaj też są jakieś numery. Może to tutaj było od szkła i tutaj były półki. To jest plastik, pleksa, zobaczcie. A no, i no? Ty, podróbka szkła. O, a tutaj... O kurde. Ale czuć zapach takich maszyn. Myślę, że tutaj coś produkowali. Moim zdaniem to były te właśnie maszyny. Mhm. Zwróćcie uwagę, że tam jest... To właśnie ta maszyna dowodzona. Może to są części, może części do czołgów. Chociaż nie, wątpię. No i patrz, tu był kanister z benzyną. Widzicie? Tak. Zobaczcie, poświeć na to. I to bardzo. Zobaczcie. Wszędzie jest palenie wzbrojone. O. Tutaj przytrzymywali je. To były też półki.
wszystko już zardzewiało. No ale zobacz, jakie to stanie. Przecież to mi płacę miało, to nie ma cyk. A może to... Czekaj. A coś się tu rakiety przetrzymywali. Mhm. No ale spójrz, jakby tutaj... Tak jakby to było takie włożone w to. Jeśli będziecie wiedzieć, się interesujecie takimi rzeczami i może akurat trafiliście na to i wiecie co to jest, to bardzo byśmy byli wdzięczni za odpowiedź w komentarzach i na drugim odcinku pozdrowimy tą osobę. Drabinka. Mhm. Nie radziłbym ten tam wchodzić. No bo ja ci zaraz to następne pomieszczenie do przechowywania. Tu już nie ma takich masywnych drzwi. O kurczę. Może tutaj wodę przetrzymywali w razie czego. No to był jednak taki schron, jakby na wypadek wojny, bo to akurat powstało pod koniec. Właśnie bardziej w środku, bo to powstało bo w 1942 czy 1943. O kurde, ej spójrz na to. Aż można dostać zawrotów głowy. Ja. Czekaj, jak się ten, zrobię ten. Czekaj, daj to. Daj, czekaj. Puść, trzymaj statyw. I poświeć nam. Spójrzcie, ty byś tam spadł, byś nie wyszedł. W sensie wyszedłbym, bo wiesz, jakoś, ale bym był naprawdę chyba połamany. Nie wiem, może byś zginął, w sumie. Raczej zginął nie, bo bym jeszcze nogi byś miał, jakoś. Nogi byś miał połamane, się bez rdzy. A chociaż? Nie wiem, to jest chyba od rdzy. Nie. To jest jakiś piasek tu, zobaczcie. Zobaczcie, zobaczcie. Oj, tu coś. Chyba, że to było, nie wiem. To wygląda jak taki ale. To jest czarny dźwięk. Dziwne. Dziwne, bardzo. Spójrz. No. Ale to było. A śruby. Mhm. Nie da rady. Pewnie coś przytrzymywali. O kurde. Nie, to były kibelki. O, jeszcze nawet lustro się zachowało. Drzwiczki. Ale czy jeszcze z kibli jedynie zostało. To, co widzicie? Patrz, ej, patrz. Jeśli ktoś tutaj już wypróżniał się i kał mu wyleciał, jeśli za przeproszeniem bąk mu wyleciał, to posłuchaj, jakie tu echo musiało być. Kurde. Let's go. Prostownik. Prostowniki. Piszę. Prostowniki. Wentylator. Tak, wentylator chyba. No to wszystko się przegrzewało, typie. Tak? Co to jest? Rura jakaś czy co? A może to jest na alarm w razie czego? To jest taki alarm. Właśnie, bo to jest młoteczek. On tak nawala w to. To jest alarm, czyli no. I zobaczcie jeszcze, tu jest nawet okablowanie. Tutaj było albo to zabieramy w rozmiarze ze względu na to, że... Thank you.